Widzowie, patrzcie na to. Nawet tu jest odcisk palca i to było otwarte przed chwilą jakoś tak leciutko. Widzicie to? W kiblu jest kartka. Paweł, czemu nie montujesz? A, bo sobie gram w tego, w Lion Questika, patrz. O, teraz robię sobie rolkę. O, kluczyk, let's go. A, no dobra, widzowie, już zmontuję dla was film. Ale przyjaciele, grajcie sobie w Lion Questika. Macie link w opisie, pobierajcie, bo gierka jest za darmo. A, jest przewyśmienita, cały czas sobie w nią pykam. Dobra, zmontuję filmik i zaraz idę grać dalej. A wy możecie grać, link w opisie. Ale moi drodzy, dostałem przerażające informacje od prześladowcy. I zaczyna się dym. Było nieco spokojnie przez te dwa dni. Ale niestety, przyjaciele, przyszły informacje. Jak widzowie widzicie, to dalej prześladowca mieszka obok mnie i nawet mi to napisał. Czytam wam informacje od prześladowcy w moim pokoju w domu. Czytam: gdzie wchodzisz do mojej prywatnej przestrzeni? Dlaczego on jest wkurzony o to, moi drodzy? Tak, ukradł, bo on ukradł nam przedmioty i wbiliśmy do niego na stryk, do jego pokoju i ukradliśmy mu te rzeczy, dlatego jest wkurzony. Dalej: pamiętaj, że mieszkam obok ciebie i mogę wejść do domu twojego w każdym momencie. I widzowie, dlaczego tu jest napisane: wiem, że mieszkasz z dziewczyną? O co tu chodzi? Po co on to dodał? Po co on dodał, że mieszka z moją dziewczyną? Jaki tu w ogóle ma cel, widzowie, moja dziewczyna? Jak ona ani w Minecrafcie tutaj nie ma jej, ani nic. O co tutaj chodzi? I że może wejść do mnie w każdym momencie. To jest groźby, to są groźby. On chce wejść do mojego domu, się włamać. To jest tylko Minecraft, my się włamujemy do tego pokoju. A on znowu coś szykuje w prawdziwym życiu. I mnie to przeraża, widzowie. Nie możemy na to pozwolić, że on w prawdziwym życiu znowu coś napsoci. Musimy być czujni, Nela, musimy być czujni. Tak jest, ja jedę zaraz po Lola i Bola, moi drodzy. Ale przed tym, czy poznajecie tą grafikę? Napiszcie teraz w komentarzu, co to jest za grafika. Oczywiście, że to jestem ja, ale co to jest za grafika? Tak, moi drodzy, to jest Lion Quest. Pobierajcie na swoje telefony Lion Quest. Jeżeli jeszcze nie macie tej gierki, to zapraszam serdecznie. Wszyscy w tym momencie wbijacie z linku w opisie. Gra jest totalnie za darmo, grajcie. Dawajcie znaka, co byście chcieli dodać do gry, bo patrzymy na wszystkie wasze komentarze i staramy się ją robić jak najlepiej pod was teraz, widzowie. Dlatego staramy się, żeby więcej osób mogło zagrać w tą gierkę, bo tam komuś nie działało na słabszych telefonach, ale zrobimy tak, żeby teraz działało. I na dodatek będą już niedługo aktualizacje, dlatego wyczekujcie, grajcie i przechodźcie gierkę do końca. O, jestem ciekaw, czy ktoś przeszedł gierkę do samego końca. To jest naprawdę, będziesz królem lub królową, jeżeli wam się udało. Tak jest, moi drodzy, dobra, ja już cisnę po wszystkich, a pamiętajcie, bo jest szkoła. A jeżeli nie macie do szkoły takich pięknych itemków szkolnych, no to nie ociągajcie się, wbijajcie na Palion Stein, macie link w opisie, tak jest. A ja już lecę szybko, po chłopaku, widzimy najpierw po Bolka. Bolek, 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 dzień dobry. O kurczę, nie ma go. Może on jest Lola? Jest w kinie? Albo i u góry, słyszałem go. Słyszałem, jak tytyrytytował. Tytyrytytował. Gdzie jest Lola? Co, Bolo? Co to robię w moim pokoju? No szukam cię właśnie, myślałem, że w kinie jesteś. Byłem się wypróżnić. Byłeś się wypróżnić? No. Widzowie, w ogóle ja i Bolo jesteśmy troszkę rozchorowani aktualnie, dlatego życzcie nam zdrówka. Nie wiem, jak to się stało, że ja i Bolo akurat jesteśmy chorzy. Ale każda łapka do góry i subskrypcja na tym kanale uzdrawia nas, bo lecimy po milion subów. Choroba graczy. Tak, choroba graczy, niestety, ale Bolo, wyzdrowiejemy. Chodź po Lola, ja wam muszę pokazać coś, co mi prześladowca dał, a było tak spokojnie. A było tak pięknie, a prześladowca już mi dał kolejne informacje. Lolo! Cześć, chłopaki, co tam? Siema! To jest problem, jest problem, jest tragiczny problem. Co? Znowu. Co się stało? Nie, gadaj, dzieje się dym. Po raz kolejny. Dobra, ale o co chodzi? Chodź, Bolo, na razie chorobę gracza musisz zostawić teraz. Chodźmy, o to muszę chodzi. Muszę wam pokazać to, co się wydarzyło. Już, przeczytajcie. Wbił mi do pokoju i postawił mi tabliczki, jak śmiał. Tak, jak przeczytam. Gdzie wchodzisz do mojej prywatnej przestrzeni? To chodzi o stryk, nie? Kradzież, okradliśmy mu te rzeczy, okay. Nie? Pamiętaj, że mieszkam obok ciebie i mogę wejść do domu twojego w każdym momencie. Ej, to chodziło o prawdziwy dom, tak! Do mnie! Nie wiem, że mieszkać z dziewczyną! Ale co, czyli... Ej, on chce coś zrobić twojej babie? No właśnie, ja nie wiem, dlaczego tu jest cokolwiek z dziewczyną, ja tego nie rozumiem. Na twoim miejscu zadzwoniłbym po policję i odpalił Lion Questa. Ej, a czy mówiłeś już swojej dziewczynie, już mówiłeś o tym? Nic, ja nie będę jej nic mówić. Ja powiem, żeby do Szczecina po prostu wróciła chyba teraz na ten okres, bo to no, nie może tak być. A to daleko od Szczecin? No, z 6 godzin ode mnie. A to prześladowca nie umie tyle jechać. Nie, on jest blisko mnie. Dobra, Bolo, ale co ty z Nelą robisz? Elo. Jestem Bolo. Bolo. Ej, dobra, ej, chłopaki, chodźcie. Co my teraz możemy zrobić w takim razie? Chodźcie za mną, sprawdzimy, czy on jest na strychu, wiecie?
Ale jak to chcesz sprawdzić? Czekaj, zwyczajnie, ja... najzwyczajniej w świecie, słuchajcie. Dobra, fajerwerka? Fajerwerka. No i co? Wchodzimy do naszych łubów. Ale w jaki sposób? Do Dave'a, zapraszam. A ty stoi na bazę? Zobaczmy. Przecież mamy widoć tutaj wszystkiego. No pewnie, dobra, czekaj. No, nie o tym. No i nie ma go tutaj, okej, okay, tu jest bezpiecznie. Boże, nic się nie pozmieniało. No, czekajcie, gaming room to on ma mega mroczny, ale ładny, ładny ma. Ej, ale może być też taka opcja, że on tylko ciebie straszył, papilon, nie ma to się martwić, nie? Nie wiem, ja naprawdę się stresuję, bo to jeżeli chodzi o dziewczynę, to nie może tak być. No sprawdźmy, tak, sprawdźmy w drugiej główce, co? Dobra. O, dobra, lecę. Dobra, sprawdzam. Chodźcie. Ej, zaraz mnie wylecie stamtąd. No, żebyście nie zginęli, tylko cicho. Wylądujcie na spokojnie, bo on tu może być. Dobra. Dobra, powiedzcie jak ten. Spróbujcie na lecie zlecieć. Kurczę, nie zleciał na lecie. Nie Lola nie umie wylecieć! Jestem! Jest, nareszcie. Dwie godziny mu zajęło. Dobra. No, sorry, no. Ej, tych tabliczek tu nie było, my tu wszystko rozwaliliśmy. Ej, były! Były? Nie było. A nie, czekaj, Nie, tu było wszystko porozwalane przez naszą ścianę. Kamera, masz kamery? Nie. Czekaj. Patrz, zrób dziurę i odpal perspektywę inną. Dobra, ja mam kamery, ja sprawdzę na kamerach tamto wejście. Dobra, dawaj. Dobra, jeżeli chodzi o... Ej, to jest ten pokój, akurat odpaliłem. Co? Tam są na różowo jest tabliczka, to jest nowe. A co jest tam napisane? Widzę tylko coś ukryć, zdjęcia dziewczyny, widzę tylko coś. Co? Tam tak, to jest rozmyte. No? O, ja zdobyć i ukryć zdjęcia dziewczyny, co? Nie. Błagam. O co chodzi? Czekaj, wyrzuciłem to. Nie, czekaj. Czekaj, sprawdzę też inne kamery, nie? Inne kamery muszę sprawdzić. Sprawdź wszystko. Nie mogę odpalić trzeciej, zaraz się odpalę, bo to jest zlagowane. Ale tak. Jeżeli on tam napisał zdobyć, on naprawdę coś ma do mojej dziewczyny, ty. Ej, dobra, a to jest już groźne, wiecie o tym, nie? No to nie jest normalne. Zobaczcie, to nie jest normalne. Ale go nie ma, ani w holu, ani nigdzie. To możemy chyba tam wejść. Ewentualnie może być w sypialni. Czekajcie, może sprawdzę. Okej. Weź sprawdź inną kamerę właśnie, no. Żeby... Mam laga. Nie przypało, te kamery są tak zlagowane. Ja sprawdzę, czy go tu w ogóle nie ma, bo... Jak ty wyleciałeś? Ale ja pięknie wyleciałem. Dobra, zamykam tutaj głowę, żeby on tutaj nie wpadł. Idziemy normalnie na stryk, zwyczajnie, bo go tam nie ma. On ewentualnie może albo spać, albo jest w swoim domu, bo może coś faktycznie przygotowywuje na moją dziewczynę. Ej, no, jest taka opcja. Dobra, gdzie jesteście? Nie, no ja się naprawdę zaczynam się bać. Chodźcie przy strychu, tak. Idę, czekaj, bo tu na spokojnie. Na balkonie jestem. Poczekamy na ciebie, Lolo, musimy... Jestem sorki, bo ja nie umiem latać. Ja się boję. Na spokojnie. Chodźcie po cichutku. Bez nie widzę, kto dobra, jest flach tutaj wchodzi. I tu jest potwierane. Co? Jest otwarte. Czekaj, sprawdzę tylko, czy on tu jest. Pod jaką firanę? Potwierane, Lolo. Aaaa! Nie, jest pusto, nie ma go. Ej, a sprawdźcie kompa. Kompa? Czekaj, nie zalogujemy się do niego, hasła nie ma. Ja co jeżeli... Co jeżeli moja dziewczyna współpracuje z prześladowcą? A co jeżeli... Nie, czemu oni miałby to robić? No nie a wiem. A jak się znają? Co jeżeli współpracuje? Chodź. Ale dlaczego miałaby to robić? To jest nielogiczne. No nie wiem, ja nie mam pojęcia. Może ona nawet nie wie, kto to prześladowca. Możliwe. Chodź, idź pierwszy, bo jesteś najstarszy. Nie ma, pusto, nie ma go w ogóle tutaj na tym strychu. Sprawdzajcie wszystkie te szafeczki. Nie, to są bomby. Bomby z minigunem. Dobra, weź, zabierzmy mu te bronie. Już ola, nie zabieraj mu, ale i tak wie, że my tu wchodzimy. Ja nic nie zabieram. Serio. Nie! Sorry. Żyjecie? Nie, ja zginąłem. Kurczę, przepraszam, no. No dobra, już idę. Rozwaliłem obrazy. Tam nic nie ma. Pokój palionowa. Nie, idziemy tam, tam są te tabliczki. Tam nic nie ma. Jak nic nie ma? Ej, dalej my tu jesteśmy. Są te informacje, dobra, przeczytajmy. Prześladowca, aktualny główny cel odbić dziewczynę. Paliona, potem Palion zrobi dla mnie wszystko. Zdobyć i ukryć zdjęcia dziewczyny. Co? Ej! Dobra, zaczyna się robić straszne. A wiesz, czemu on nie może znać? Czemu? Bo ty powiedziałeś mi ostatnio, że ty tam w Minecrafta gracie, nie? Myślisz, że przez to poznał? No na pewno, przez to przecież bardzo poznał. Ja nie mogę, naprawdę przez zwykłą serię z Minecrafta, ja nie mogę z dziewczyną zrobić serii z Minecrafta? Nie, masz zrobić, ona jest fajna, ja oglądam tą oglądasz? Serię. Widzowie, nabierzecie, oglądacie serię z Minecrafta, Minecraft z dziewczyną, dajcie znaka w komentarzu. No dobra, a co teraz robimy, bo ja nie będę tego pojęcia. No ja bym... Czekaj, to jest naprawdę złe. Ale dobra, ale skąd on te foty chce zdobyć? W jaki sposób? Te fotki, no właśnie nie mam pojęcia. A może on już je ma? Może to jest stare?
Może pają, weź ją, ten, schowaj ją w piwnicy i zrobię tam stanowisko i nagrywaj się tam tym. Ale czekaj, bo niby zdobyć, a co jeżeli ona współpracuje z nim? Ale czemu miałaby coś z nim? Co jeżeli Manolo sojusz, co mam zrobić? Musisz ją poważnie porozmawiać. No już umie grać w Minecraft, no już ogarnia. I musisz ją dać pod wykrywacz kłamstw. No, chyba tak zrobię na Minecraft z dziewczyną, nie? Dobra, chodźcie. Idziemy w takim razie, co, lecimy do domu prześladowcy po prostu? Tak, zróbmy to. Dobra, dobra, lecimy. Chodźcie, lecimy w takim razie. Chodźcie. Zakładamy elytrę. Dobra, no to sru, lecimy widzowie. A nie tam, tak, dobrze, tam gdzie jest więzienie. Ja się stresuję. Dobra, jestem blisko, już dolatuję do was, czekajcie. Już na spokojnie. Uwaga, nie będę strzał granatikiem, ale bym się teraz obupił. Czekamy na dachu. Spadłem. Jesteście na dachu? Tak. Widzę was, dobra. Tak, żeby on nas nie widział. Gdzie jesteś? Tu. Potrzebujemy potki na niewidki, powiedzcie, że macie. Ja mam, nic. Chociaż po jednej. Ja mam cztery rzucane. Dobra, to daj każdemu po jednej i rzucamy nad siebie z daleka, z odległości. Nie! Dobra, teraz jesteśmy kompletnie niewidzialni. Tak jest. Gdzie teraz? Ja bym sprawdził na tej u góry tupac. Teraz? No sprawdźmy. Tak, sprawdźmy, czy nie ma prześladowcy nigdzie. Czy on w ogóle tu jest? Tak, mi się wydaje, że go tu w ogóle nie ma. Jego ostatnio ja go nie widziałem w ogóle, nie? No. On jest taki tajemniczy? Nie, tam jest tablicek, jak mówię. Chodźcie. Nie ma go. Okej. Co jest nigdzie grane? Dobra, cię kręcę. Dobra, wchodzimy, dawajcie, przez drabinką. Są tabliczki, czekaj, nie niszczymy jej, bo będzie widać, że tu byliśmy. Co to jest? To są stare rzeczy. Tutaj nie ma nic, on tu w ogóle chyba nie był, ty. Myślisz, że on tu nie był? No nie wiem właśnie, co on coś planuje, co on szykuje? Ej, przyleciał tu. Musimy znaleźć, gdzie są te zdjęcia dziewczyny. Patrz, on rzuca to z pająkiem. Gdzie są zdjęcia Mai? Co on robi? Co to ma być w ogóle? Co on robi? Pokazuję. Jakby jakieś miejsce na zdjęcia to zrobił, tylko co on tutaj chce dać? Właśnie nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, co on robi? Czemu się nie rusza? Nie, dobra, chodźcie, szukamy na dół. Chodźmy, coś tam postawi. Tak, chodźcie na dół. Chodźcie w dół. Idę. Co? Tych drzwi co? Nie było tutaj. Myślisz, że nie? Który? Ten tajny pokój, co był zamknięty czarny. Widzę, bedro. Co to jest? Co to jest? Patrz. Ej, tu są... O nie. Jak tu się do... Tu jest kot. Kot. Szukamy kodu. Kod do drzwi podtrzymujemy. Do drzwi. No to może być kot? Musimy szukać wszędzie. Ej, on coś robi. Przeszukajcie wszystkie skrzynki. Tak, sprawdzam. Ja go obserwuję. Ja mam pomysł. Wy przeszukajcie wszystkie skrzynki i tak dalej. Cały dom. Klikajcie w każde ściany, a ja zobaczę, czy w prawdziwym życiu nie ma tego kodu. Dobra. Może coś tam będzie, jak nie, to powinny to być... Ej, on są miniaturki z moich filmów dał tutaj. Co? Serio? On naprawdę poznał z tego kanału. Co to ma być? Z tej serii z dziewczyną. Nie. Ej, piszę tabliczkę. Cel Maja. Co tu się dzieje? Dlaczego akurat Maja? Mogę... To wszystko przez to, że nagrywam z nią? Ej, ona ma teraz... Co ty jej zrobić? Problemy! Ja chciałem zwykły... No, nie mogę. Ej, masz Vincenta? Dobra. Nie, i już przeszukujcie ten dom. Musimy się tam dostać. Tutaj jest coś bardzo ważnego. Ja lecę szybko. W takim razie idę się schować. Wyszukajcie i dajcie mi znak, a ja zaraz będę. Widzowie, ja was biorę. No, jesteśmy już na zewnątrz. Dobra, moi drodzy. Idziemy sprawdzić, czy w domu prześladowcy będzie jakiś kodzik. Tak, bo kodzik może być albo w miejscu w Minecrafcie gdzieś w jego domu i teraz właśnie Lolo i Bolo szukają tego kodu, albo ja znajdę u niego w domu. Dawno nie byłem w jego domu. Mam nadzieję, że go nie spotkam aktualnie i że zdobędę po prostu jakiś kodzik do tych drzwi. Te drzwi są ultra tajne, tam jeszcze nikt nie był od początku domu prześladowcy, czyli od ponad miesiąca nikt tam jeszcze nie wszedł. Dlatego ja dzisiaj idę znaleźć ten kodzik. Dobra, przyjaciele, jestem przed domem i jest otwarty. Jest dom otwarty, prześladowcy, i teraz się cykam, że on tu może gdzieś być. Chociaż otwarty, no jak jest otwarty, to może tu być. Będzie przerażająco, do piwnicy nawet nie chcę wchodzić. Mam nadzieję, że ten kod będzie u góry. Proszę, ja błagam o to, nie ma nikogo ze mną. Ja widzę, że muszę się spotkać z Dave'em, bo jeżeli chodzi o moją dziewczynę, to może się zacząć młyn. I ja nie chcę, żeby się nic takiego stało, żebyśmy byli po prostu
bezpiecznie z Majusią. A żeby Maja... Zrobimy tak, że Maja gdzieś teraz pojedzie po prostu na jakiś określony czas, żeby wszystko było bezpiecznie. Dobra, muszę znaleźć... Jestem w tym pomieszczeniu, gdzie zawsze. To już bardzo dobrze znacie. Muszę znaleźć ten kod. Muszę znowu przewertować wszystko. Dobra, ten kod będzie na pewno tutaj, patrzcie. Tu w tym miejscu. To jest szafka, gdzie zawsze jest wszystko. Ej, tu jest teczka. Jezu, to będzie w teczce. Sprawdźmy to. Proszę, kodzik. Please. O, mamy kartki? Nie, to są stare kartki. On tego jeszcze nie wziął. W tej teczce niestety nic, a nic nie ma. Gdzie ja tu mogę coś znaleźć? Tu w tych szafach. Tu nie ma nic. Tu nie ma nic. Kurczę, tu wszędzie jest pusto. No chyba sobie żarty robicie, że muszę iść do piwnicy. Kurde, ale może on gdzieś to ukrył w jakimś takim banalnym miejscu. I nigdzie nie widziałem kodu, ale zobaczyłem kibel i nie uwierzycie, nie uwierzycie. Kurde, nie, szkoda, że nie nagrywałem, bo ja sobie to położyłem kamerę, bo ciężko mi się z nią chodzi. Położyłem kamerę i zacząłem sobie szukać i zobaczcie, zobaczcie co znalazłem. Znalazłem w tym miejscu. Tu, w kiblu. On myślał, że to jest miejsce, gdzie nikt nie zajrzy i to jest miejsce, gdzie ja zajrzałem, także widzowie, patrzcie na to. Nawet tu jest odcisk palca. I to było otwarte przed chwilą jakoś tak leciutko. Widzicie to? W kiblu jest kartka. To jest obrzydliwe. Mamy chyba kod. Chyba to jest kod, widzę. Tak, z zewnątrz już widziałem. Jest to kod. Czekajcie, otworzę tą kartkę. Zobaczymy, co to takiego jest. Co tu mamy z tą kartką? Jest kodzik! Zobaczcie, widzowie, patrzcie, jest... Ale co to jest? Kod 9124... Jaki długi! Ej, on naprawdę ściśle tajne to miał, widzowie, patrzcie. I tu jest napisane kod, tylko nie wiem czemu jest poczwórny kod, ale on jest ten sam, więc ja sobie go wklepię i zobaczymy, czy on zadziała. Ja biegnę do chłopaków jak najszybciej, to ja was zabieram i uciekamy z domu, prześladowcy! Ej, chłopaki, jestem na kompie już! Co wy mnie zabudowaliście? Tak, bo wczyłeś, wiesz, bo cię mam kod, nie znaleźliście go w Minecrafcie, czy nie? Nie, ja znalazłem go. Jaki? Vincent. To muszą być cyfry. Ja mam. Kod Vincent! Ej, ale patrzcie, widzę, patrzcie jaki to jest długi kod. Bo on jest jeden, bo to jest to jest kod, który jest napisany parę razy, ale ten sam, więc na pewno to jest ten. Ej, a co jeśli to jest numer telefonu? To nie może być numer raz. To jest numer telefonu, który miał, nie, niemożliwe, to jest o wiele, jeżeli tu jest cyfr? Ile? Ultra, dobra, ja ci policzę. 3, 6, 9, 12, 13 cyfr ma ten kod. To może to jest numer telefonu plus coś jeszcze. Widzieliście, że prześladowca wychodzi z chaty, czy nie? Ja nie widziałem w sumie. Ja go nie obserwowałem. To sprawdźmy najpierw, czy on tu jest, bo jak wejdziemy tam, to będzie tragedia. Dobra. Tylko tak sprawdź, wiesz. Dobra. Najgorzej jak tu przyjdę. To jest bezpieczne, te zdjęcia tam. Te zdjęcia, no. Dobra, idziemy wpisać kod, zobaczyć, co jest w tym pokoju. Dobra, to jest pokój, który był cały czas zamknięty, wiecie o tym? No, a może już ciosera. 9, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 2, 8, 8, 9, 1, 0. Otwarte! Otwarte! Dobra, co jest? Nie. O kurde. To jest pokój dziewczyny normalnie. Co to jest? Nie wbiłeś? Czekaj, ja ci go piszę jeszcze raz. Zablokowałem sobie w boku. 9, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 2, 8, 8, 9, 1, 0. Nie mamy czasu, chodźcie to sprawdzić. Co to jest? Zdjęcia Mai. To jest Maja? To są zdjęcia Mai? Nie. Ej, skasować Maliona? Czemu ty jesteś czerwony? Prawdziwy jestem zamazany jestem, on mnie zamazał. To jest Photoshop? Tak, on mnie zamazał. Aha. On mnie zamazał. A tu co? Czemu to jest Maja? Ja jestem skreślony, oczywiście, a Maja jest tutaj w kółku. To jest przesada. No on serio z Minecraft z dziewczyną poznał Maję. To zachopnął Maja. Pisze. Poznałem dziewczynę na nowej serii Paliona, Minecraft z dziewczyną. Teraz mam tylko jeden cel. Odebrać dziewczynę i szantażować Paliona. Miałem rację! Że co? Patrzcie, mam creative'a. Czyli myślicie, że on ma, że Maja ma sojusz z nim, czy to jest porwanie? Ja myślę, że nie ma, ale nie. Patrzcie. Chcę porwać. On chce ją porwać i to z tego. Serio. Plan. Ej, tu jest jeszcze coś napisane. Gdzie? Co tu się dzieje? Co to jest? Wykreślona. Jestem wszędzie wykreślony. Tak, ale zobacz, że ona jest w kółku wszędzie. Tak, ona jest wszędzie w kółku, na każdej miotce. I serduszka, albo to było... Ej, ale patrz, on oglądał te filmy. Ten film ma 300 tysięcy wyświetleń? No. Mogę zostać swoją dziewczyną? Patrz, jak to idzie. Ale to jest... Patrz, on oglądał normalnie te filmy. Nawet Lion Questa oglądał. Widzę, pobierajcie gierkę Lion Quest. Ale ty masz viewsy. Dobra, co tu jest? Już niedługo zdobędę tą dziewczynę i Paliona. Będę miał w małym palcu. Koniec wojny jest bliski, już nic mi nie zrobi. Nie, nie!
Patrz. Gdzie ty jesteś, Lolo? Malcu, tutaj przy tobą, obok ciebie, nie widzimy? No. O, mu chodzi o w małym pałacu. W pałacu. Pałacu. Mały palec, Lolo, mały palec, nie pałac. Palec. A może zamek? To dlaczego serio, palec dłużej? Czemu palec dłużej napisał? No nie wiem. To może chodzi o pałac. Może to jest takie, wiesz, że w moim palcu. Nie, ten pokój to jest przesada, ja bym to wszystko rozwalił. Nie, nie możemy tu nic rozwalać, ale to, ten pokój już jest stary w ogóle, on był zaklejony cały czas. Ej, dobra, ale będziesz mówił swojej dziewczynie o tym? Bo to ona się może straszyć. Nie, nic jej mówię. Ja powiem, żeby ona wyjechała. Powiedz jej tak, kupię bilet na pociąg i powiedz, nara, muszę od ciebie odpocząć i wyślij ją daleko. Ja powiem, żeby ona wyjechała po prostu. Plan, i to jest plan, zbudować tajną bazę w domu Paliona. W nocy zobaczyć, gdzie śpi dziewczyna, porwać ją i uwięzić w mojej piwnicy, szantaż na Palionie. Palion będzie mój, a razem z nimi całe Palionowo, koniec wojny i mam spokój. To jest koniec, nie! To ma być jego wielki haczyk! Dobra, ten kod muszę tu zachować, bo ja zapomnę tego kodu. Dobra. Musimy stąd wyjść, musimy stąd uciekać, czekajcie. Kurde, znowu ten kod. Musisz zainstalować klaty w pokoju. Ja cię kręcę, znowu ten kod, ile to jest? 9, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 2, 8, 8, 9, 1, 0. Chodźcie szybko. Spadamy stąd, spadamy, uciekamy, bierzcie litry. Bierzcie litry i stąd uciekamy, w tamtym kierunku. Litra, szybko. Ale widzę, mam przerąbane, muszę jej powiedzieć, żeby ona wyjechała totalnie i musimy się Lolo, Bolo i Dave'o zająć tym, co tu się dzieje, naprawdę. Czemu jestem bachorem? I czy wysłyszycie mój głos? Jestem takim ultra bobasem, jakbym miał roczek? Gorzej? Nie wiem, widzowie, jestem totalnym bachorem! I czemuż leży na różowym łóżku? Ej, Maluszku, co ty tu robisz? I proszę się nie wierczyć w tym miejscu! Lolo? Lolo, no to ja! Wypuść mnie stąd! Wypuść ale, mnie! Maluszku, przestań! Bo zaraz i tak zaraz idziesz do przedszkola, więc musisz troszeczkę, wiesz, i się umyć, i śniadanko dobre. Lolo, uspokój się, to ja, mądry Palion, jakbym miał 22 lata, to, że wyglądam jak bobas, to jestem dalej ja! To jestem ja! O, ej, mały, co ty robisz? Ej, mały, zostań tu! Spokojnie! Patrz. Zaraz stąd wypadniesz, musisz być grzeczny, bo inaczej dostaniesz karę i pójdziesz do kąta! Nie, Lolo, my musimy się tutaj dogadać, bo tak nie może być. Dlaczego? Jestem małym bachorem. A co ty, no bo jesteś małym babaskiem, no to czy jesteś małym babaskiem pieruchem, a zaraz cię będziemy wymienić, jak będziesz tak się denerwował. Nie zgadzam się z takim traktowaniem. To, że mam głos jak bani, to jestem ja dalej, Lolo. Co się ze mną stało? Czemu jestem dzieckiem? Do kąta, w tamtym kącie masz stać. Czemu jestem bachorem? No dobra, no. Patrz w kąt. No jestem. Ale masz patrzeć w kąt, nie jesteś teraz w kącie, obróć się. Mój głos! Jesteś za mały, żeby spyskować mi. Napraw mój głos, głupcze! Nie, ja zaraz zadzwonię do swojego taty i się skończy tutaj pajacowanie. To ty sobie myślisz? Ale... A kto jest mój tatą? No co? No twój tata. Kto? No twój tata jest twoim tatą, ja jestem twoim opiekunką. Nie, idę stąd. Ja idę do swojego domku, ty mnie więzisz. To są tortury! Malutki papilonie! Wracaj tu! Musisz się przygotować do przedszkola, siadanko musimy zjeść. Lolo, czy ty sobie ze mnie robisz żarty? Robisz sobie ze mnie żarty. Ale ciebie dwoja, bo co zrobić, żebym dorosnął? No, musisz przede wszystkim, no co, no jak każde normalnie dziecko, no musisz chodzić do przedszkola, musisz się dobrze uczyć, musisz mieć najfajniejsze rzeczy z Palion Style i wtedy będziesz dorosły. Widzowie, właśnie, chociaż kupujcie rzeczy z Palion Style, takie piękne rzeczy, jak kupicie jakąś rzecz z Palion Style, albo kupicie bilet na mój koncert, których jest już bardzo mało, powiększę się, urosnę, pomóżcie mi, widzowie, błagam. Dobra, jestem, Lolo, mały, cześć. Ale wracaj tutaj, nie proszę mnie wychodzić bez mojej opieki. Dobrze, będę się ciebie słuchał, bo chcę dorosnąć, dziura. No i super, proszę tu nie skakiwać. Zjadłeś już śniadanko, zjadłeś jabłuszka, które ci dałem, potrzebujesz nie dużo witamin. Jestem głodny. Ale, no dobrze, wiesz co, no to skoro nie jesteś głodny, to ja rozumiem. A byłeś już umyć ząbki? Nie. No to idziemy umyć ząbki, no to ty. Nie umyję trzeba zębów. Mieć zęby, bo skończysz jak... zębów. Ale zobacz na mnie, ja nie byłem ząbków i zobacz, gdzie mam zęby. No i nie masz zęby, wypadły ci. Idziemy do przedszkola. Ale poczekaj, jeszcze nie skończyłem! Przedszkola za 5 minut. No, musisz się troszeczkę, wiesz, no, może ubrać, bo trochę jesteś, wiesz, może być ci zimno. Jest mi git! Tak? Dobra, to słuchaj, ja daję ci tutaj ciasteczko, daję ci jabłuszka. Wow, to jest twoja wyprawka do przedszkola. To zjem na pewno. Ale to nie możesz jeść, bo to, znaczy, ty możesz, ale dopiero później, dobra? A dobra.
Dobra, to idziemy do przedszkola, idę cię odprowadzić i trzymaj się mnie blisko, dobrze? Nie. Proszę nie uciekaj, no nie uciekaj ode mnie, idziemy blisko. No idziemy, idziemy do przedszkola. Idziemy ale do przedszkola. Ja słyszałem, że w przedszkolu będziesz miał bardzo fajne zabawy. Będziesz miał bawialnię, będziesz miał spanko. Jaką bawialnię? Miał... Lolo, ty jesteś jakiś opętany, przecież to ja, Palion starszy. Co ty... Bobasie, bo zaraz naprawdę źle skończysz. Dobra, jestem Bobas, idę do przedszkola, muszę przeżyć życie na nowo. A może to będzie fajna przygoda, więc zobaczymy. Zaciąłeś się. Zobaczymy. Na masku. Panie Sol! O, tutaj jak dorośniesz, mój drogi mały papilonie, będziesz pracował. Tak. Ale co, musisz dorosnąć, bo fajne. Na razie a kupisz mi takie rzeczy do szkoły, proszę, bo to najlepsze, takie wyszło. Coś pięknego. Jak pójdziesz do szkoły, to ci kupię, ale do przedszkola na razie jeszcze ci nie kupię, ale do szkoły. A do przedszkola to co potrzebuję? Marchewkę tylko, tak? No do przedszkola potrzebujesz przede wszystkim zabawki, potrzebujesz ciepłe ubranko, no i będzie fajnie, nie? Tylko uważaj na tym moście, powolutku. Mały! Żartuję, przecież umie pływać. Widzisz, to jest pierwszy dowód na to, że to dawny Palion. Od kiedy ty umiesz, mały papilonie, pływać? Nie, nie dogadamy się. Idę do tego przedszkola. A właśnie, zapomniałem ci powiedzieć, mały papilonie, że mam też dla ciebie ciepły obiadek, jak już będziesz głodny. Ale powiem, dobra, że ty nie ryba! Ira, lira, tak. Lira. Dobra, ja tylko muszę cię tu wprowadzić i będę cię obraniał, obraniał cię. Ajo, chodź, zapraszam. To duży, duży Palion! Pomocy! Pomocy, weź tego po... Nie widzę cię, o, cześć. Mały papilonie, zapraszam do środka. Idę. Dobra, ja muszę porozmawiać z panią wychowanką. Poczekaj tutaj, dobra? Grażynka! No, poczekaj, ja muszę cię porozmawiać. Zobie! Pomocy! Grażynka, pomóż! O, dzień dobry, pani Grażynko. Przyprowadziłem, tak jak mówiłem, małego papilona, ale był bardzo niegrzeczny, ale mimo wszystko to dobry pomysł, więc proszę się nim ładnie zaopiekować. O, pani Grażynka, dzień dobry. Będę najlepszym balerem w tym przedszkolu. Złaź z tego stołu. A, wybacz. No, chodź. Ma, idziemy, bo księga. Dzisiaj jest część... Dostał tą książkę, nie czytaj tego. Co to jest? Jakie stare dzieje. Stare rzeczy. Dobra, chodź, bo tutaj pani Grażynka powiedziała mi, że dzisiaj jest część wspólna z rodzicami. A ja, że jestem dzisiaj twoim opiekunką, to muszę się nie z tobą pobawić. Nie jesteś moim opiekunem, jak ty masz 12 lat! A ty masz 2! Blablabla! Od kiedy tak ładnie mówisz w ogóle? Dobra, to teraz co? No co, no idziemy na dół. Toaleta! No musisz umyć ząbki, co mówię, tu się działo? Fuj! Idź do środka. Fuj, co to się stało? Idę stąd. Wiesz co? Idę nie do wiedziałam, ławki, że to przedszkole... idę do ławki. Proszę ja mnie nie uczyć. Nie wiedziałam, że to przedszkole jest tak zrobione. Dobra, dobra, dobra. Do dzisiaj będę cię uczył. Będzie więc tak, mały papilonie. Mały papilonie. Dzisiaj nauczymy się alfabetu. Więc tak, pierwsza jest litera taka. Alfabetu to jest... Powiedz A. C. Powiedz A. Co to jest A! C! A! Dobra, jeszcze raz. Co się zaczyna na A? Jakie słowo? Arbus. Arbus, bardzo dobrze! Teraz co się zaczyna na B? Baba. No to tak, a inne słowo na B? Babulec. No to trochę takie dziwne słowo, no ale niech ci będzie. A teraz musisz opowiedzieć jakieś zdanie. Pełne zdanie. Wiesz, co to jest pełne zdanie? Dobra. Cyklop wydłubał sobie swoje jedyne oko. Wykałaczką. To umiesz, mały papilonie, ale czy wszystko z tobą dobrze? Czemu ty masz takie myśli? Czemu tak mówisz? To tak dawaj, dobra, dalej mnie ucz! Ale ty się zachowujesz, jakbyś był starszy, co najmniej 20 lat. Ucz mnie, proszę cię, ucz no dobra, mnie, ucz dobra. Mnie, to teraz uczymy się matematyki. Cię. Matematyka. 2 plus 2. 40. Nie, jeszcze raz. 2. Zrobię sobie patrz. Mam jedną rybkę. O nie, tu mam więcej. Mam jedną rybkę, nie? Do tej rybki dodaję drugą rybkę. Dwa. To ile mam rybek? Dwa. Dobra, to do dwóch rybek dodaję trzecią rybkę. Trzy, ile mam rybek? Trzy.
I teraz dodaję czwartą rybkę. Cztery. Ile mam rybek? Cztery. Brawo! I super, no i widzisz, daję sobie radę. Dobra, zadaj mi jakieś pytanie mądrzejsze iż na przedszkolaka, ja ci to odpowiem. Dobra. Ile miesięcy ma rok? 12. Dobra. Ile dni ma tydzień? 7. Ile godzin ma dzień? 24. Ile minut ma minuta? 1. Dobrze, to była podpucha. A wiesz, ile sekund ma godzina? Na 3 się zaczyna. No tak. 36 milionów 360 tysięcy. Widzisz, wiedziałem, że masz 2 lata. 3600 sekund to jest godzina, no co ty nie wiedziałeś? Ale było blisko, widzisz, mówiłem, bo nie wiedziałem ile, bo nie wiedziałem ile. No dobra, nie, wiesz co? Ja może powiedzieć pani Grażynce, że ty powinieneś dawno iść do szkoły, bo ty jesteś mądrzejszy niż te wszystkie. Tak jest, dorosłe! A tu co to jest? Ale poczekaj, no co ty robisz? Zaraz idziemy do zabaw. Uważaj, bo na placu zabaw są potwory. Jak wyjdę z przedszkola, to urosnę, ale dobra, lolo. Ej! Co jest? Wiesz to co? To jest włamanie! Chyba... On nie ma dwóch latek, ej. Co? Weź tego ziomeczka, weź go. Nie, wiesz co? Zabić go! Zabić go! To jest animator! To jest animator, on przychodzi... Ej. Ty, lolo, nie będziesz biła mojego małego papilona! Dobrze! Lala! Tak jest! Ja nie wiem, ja na pewno cię małe papilonie podziwiam, że ty jesteś taki waleczny, chodź, możesz się chwilę pobawić. Nie, zombie! Co to jest za przedszkole, że zombie jest na placu zabaw? No baw się na placu zabaw, ja tu usiądę i poczekam, posiedzę. Jak ci podoba małe papilonie? Tamira, patrz to, patrz, patrz, cza! Ła, ej! Zaraz zrobisz krzywdę, jakby nie skakał! Lecimy, lecimy z parkour! Parkour, wypadł ze szkoły! Nie, mały papilonie, ty tobie już dzisiaj starszy, ty jesteś dzisiaj jakiś... Czyli wychodzimy z przedszkola, rozumiem. No tak, no bo ile można być tym przedszkolu? A je, jem ciastko za to! Ciastko jem, jabłko! Pani Grażynko zabiera małego papilona z przedszkola. Pani Grażynko, dziękujemy za wszystko! Wychodzimy z przedszkola! Ej, urosłem? Urosłem. Lolo, to już prawie ja! Jest papilon! Młodziak! No czemu jestem jeszcze mały? Myślałem, że będę normalny. A co? Nie, jesteś już prawie taki jak ja. Jesteś oh my god, co teraz? Nastolatkiem. No to co, pierwsze co, no to oczywiście szkoła, tak? No nie! Ja nie mogę, kolejny etap nauki! No co, ale szkoła jest ważna. Dobra. Pamiętaj, jest takie powiedzenie, że nauka to do potęgi klucz. No dobra. Tak. No i jest trochę w tym prawdy. No to idziemy do szkoły, ja już jestem mega mądry, lol, jesteś głupiec. Co ty mówisz w ogóle? Ja jestem w twoim wieku aktualnie, co ty do mnie mówisz? Nieprawda, ja ty mam 12 lat, a ty masz 11,5. No to powinieneś się ze mną uczyć teraz. Dawaj, Mućka, chodź tutaj, nie. Lecimy na matkę. Co ty? Ale ty jesteś jakiś niegrzeczny, ty jesteś łobuzem. Ja będę łobuz, największy łobuz w szkole. Ej! Walić szkołę, la. Tylko do szkoły, dawaj. Parara. Dobra, będę łobuz. Zostaw tą krawę tutaj. Dzień dobry, to szkoło! Jak kocham być w tym budynku. Lekcji? Jaki masz plan lekcji? Plan lekcji to zabić nauczyciela! Ej! Tłubuzie! Nie, to był dyrektor! O nie! To był dyrektor! Wycofujemy się! Armia Paliona, wycofujemy się! Spadamy! Nie było mnie tu! Ale tłubuzie, no nie będziesz miał kary za to, ale ty nie możesz robić takich rzeczy tutaj! Przepraszam, już nie będę. No, ej patrz! Tak będziesz wyglądał, jak będziesz dorosły! Co mu ty wziąłeś tą głowę? Oj. Co ty zrobisz? Lecimy, chodź. Ale lecimy! Ej, poczekaj, to ja zrobię coś takiego. Co zrobisz? Co, będziesz nauczycielem tost?
To co, nauczyciel? Dobra, jaką mamy pierwszą lekcję? Ja chcę dorosnąć już do normalności, błagam. Dzień dobry, tutaj ty podcik! Ale to tak nie gada w ogóle, co ty gadasz? Idziemy na lekcję, idziemy na lekcję! Jaka pierwsza lekcja? Pierwsza lekcja języka polskiego. Idziemy na język polski. Język polski, dobra, tylko muszę wziąć ze swojego peta. Gdzie jest język polski? Tu jest sala chemiczna, sala biologiczna, sala geograficzna. Wiesz co, mamy zastępstwo w sali chemicznej. Dawaj do sali chemicznej. No dobra. Uczniowie siedzą. No dobra. O nie, mój pupil się nie zmieści. No dobra, no poczekasz, krowo. No nie mogę wchodzić tutaj. Dobra, więc tak. Witam tutaj na lekcji języka polskiego. Dzisiaj... Dobra, nie chcę być tym tościkiem, to było dziwne. To jest w ogóle tak nie gada, ale legit. Ale jak gada to? Czemu moi uczniowie, czemu? Oni są wszyscy wyrośnięci, to nie są z mojej klasy. No są z mojej klasy, tylko ty jesteś taki mały kurdupelek. Nie zgadzam się. Zgadzam się. Język polski, Ja nic nie widzę w tej ławce! No to podejdę może do ciebie, lekcja indywidualna. O, teraz git, dobra. Lolo, zdawaj jakieś pytanie i ja dorastam. Jaka jest twoja ulubiona lektura? Moja ulubiona lektura? Moja ulubiona lektura? No? Minecraft. Bardzo dobrze! Tak z takiej odpowiedzi oczekiwałem. Proszę tak bardzo. Tak naprawdę nie jestem nauczycielem, wiesz? Wiem, masz 12 lat, tyle co ja aktualnie. No, wiem, ale ja jestem owcem Lolo. A owcem przestań Lolo być tak wszystko. Blisko, bo mnie oślinisz zaraz. Ej, a idziemy na... No przestań! Idź do ławki! Idziemy na WF? No, o, WF, tak. WF. Razem z krową! Sobie... No co ty z tą krową masz? Dawaj, krowa na Bożena, lecę z nią! Chodź! Krowo! Dawaj, chodź! Krowo! Dobra, zostawiam. Dzisiaj pogramy łososiem w kosza, co ty na to? Co ty mówisz? Dobra! No? Ja nie doskoczę! Czekaj, trafię w tą pajęczynę. Yes! Brawo! No a to ja. A ja rzucam za trzy, patera to. No, widzisz to? Patrz teraz. Dawaj. O, no ale było blisko, za jeszcze trzy raz, ryby, no nieźle. No, nie, słabo. Słabo, co mogę rzec? Kolej. Dawaj mi za trzy zrobię. No to za trzy. Nie no. Uczeń przerósł mistrza. Sad zrobiłeś, co? Wow! Zrobiłem sada! Jako taki kurdupelek, nie mogę! Jesteś nową gwiazdą NBA chyba! Nie wytrzymam, to było tak mocne! Jaj, aż muszę odpocząć panie. Przy stoliku! No i co teraz? No ja nie wiem, a co się robi w szkole? Tak, już chyba zrobiłem wsada, to zaraz dorosnę, tak mi się wydaje. No chyba wsada nie robi jakiś małolat taki głupi, co? Mi się zdaje, że chyba tak, wiesz co? A spróbuj wyjść ze szkoły, może zadziała. O, zobaczymy, bo ty nie zrobiłeś wsada, bo masz 12 lat, a ja zrobiłem wsada. I będę miał więcej teraz, proszę! Błogosławieni, dajcie mi starszego paliona! Lolo! Lolo! Tu! Jestem zwykły, niech tak zostanie, tylko muszę głowę zdejmować. No poczekaj, to powiedz coś po palionowemu. Ale! Nie, to jesteś ty! To jestem ja! Dzień dobry, to ja, pan. Mam złe wiadomości. Co? Bo to jest pora na twoją pierwszą pracę i na prawo jazdy. Prawo jazdy! Pha! To ja już mam to przecież, Lolo. No tak, ale no, musisz zdać po raz kolejny, przecież jesteś dopiero młodym dorosłym. To będzie easy, no naprawdę. Nie wiem, czy będzie easy, no musimy zdać prawo jazdy, ja tutaj mogę to być... To będzie łatwe jak nigdy, proszę cię, Lolo, co ty do mnie tutaj opowiadasz, proszę cię. Musimy wyjąć furkę, chodź, tutaj mamy furę. To będzie bardzo łatwe. I co w tej? To dobra! Elka, tak? Yeah! No to panie Babilonie, pierwsze zadanie egzaminacyjne, tak? Proszę zrobić łuk. O, ja nie mogę. No dobra. Uwaga! Dorosnę widzowie dzisiejszego odcinku do końca. Dawaj, robimy łuk. Ale purka ten samochód. Lecę. Ej, co ty, powolutku.
I bez dobra, zatrzymywania się, co to ma znaczyć? Spokojnie, nie zatrzymałem się ani razu jeszcze. O, dobrze, i teraz tyłem. Proszę powolutku dokręcać tutaj do prawej strony, i teraz proszę wyhamować w idealnym momencie, prawo! Elo, panie instruktorze, bardzo łatwo. Teraz wyjeżdżamy na obiekt tutaj, który przypomina miasto. A to nie? No to czyli to! Czyli to jest to wszystko, zrobisz górkę i potem jedziesz rondo i tak dalej. Okej. Okay. Pięknie, górka zrobiona, auto ci nie zjechało. I teraz na rondzie zgodnie z zasadami. Czyli jedziemy. Okej, dobra, i zgodnie z zasadami proszę skręcić teraz w prawo. I zatrzymać się! Bo są pasy. Wszystko wiem! Tak, no i teraz możemy jechać. Skręcimy w lewo. I teraz w prawo. I teraz będziemy parkowali tyłem na tym parkingu. Proszę ładnie w liniach. Oj, no to parkowanie powiem panu, że takie... No git, no ale bez przesady, właśnie... Dobrze. A czemu auto siedzi, chodzi na silniku? Proszę zgasić auto. Paliwo tutaj nie jest dobrze, za darmo, to chyba zdałem, co? No powiem ci, że tak, że ogólnie kierowca z ciebie będzie, ale to jeszcze nie jest pora na to na prawo jazdy. Zapraszam do fury, podjeżdżamy do mojej roboty pierwszej. Tak, zapraszam do Paleo Style'a. Do Paleo Style'a, widzowie, marzyłem pracować w Paleo Style. Przyjaciele, to jest moje największe, najskrytsze marzenie, przyjaciele. A wy zamawiajcie sobie najlepsze rzeczy z Paleo Style. Piękne rzeczy, naprawdę, jest styczeń. Piękny czas, żeby zamówić sobie coś cieplutkiego, cieplutką bluzę, cieplutką czapkę z Paleo Style'a. A teraz idziemy tam pracować, dokładnie tak. Zapraszam serdecznie. Tutaj gdzieś na trawie, na poboczu. Dobra, można tutaj. Pyk! O, jakie piękne koszuleczki! Palią style! Lolo, co teraz? Poznać z każdym artykułem, no i stanąć na kasie. No i ja będę potem twoim klientem i będziesz chciał stresuję, mi się stresuję, dobra, staję. O nie! No. Zbychu, ty tu dalej żyjesz w tym samym miejscu. Zbychu, to ozdoba. Ma wolne. Tego lokalu. Ma wolne, wiesz? Tak? No to co, jesteś gotowy? To ja będę teraz klientem, będziesz chciał mi stresuję się, dobra. Dobra. Skupmy się, widzowie, damy radę być pracownikiem, dobra. Rosłość. Dzień dobry! Czy jest tutaj kto? Dzień dobry, Lolo debil. Czy poleci mi pan coś fajnego na zimę? Na zimę? No mamy tu, prawda, parę fajnych drobiazgów, takich jak na przykład zielona bluza Paleo Style. Powiem panu, że tutaj se dotknę. O kurde, ale materiał fajny! A proszę dotknąć czapki, czapka też chroni przed zimnem. Ej, ale czapa! Ja nie mogę, fajna. Idealna, zapraszam serdecznie do kasy, wiem, że pan chce kupić. Dla mnie będzie ten zestaw, oczywiście, że tak. A czy ma pan może coś takiego, może jakiś kubeczek czy coś? Kubeczek, nie wiem, czy kubeczki mamy aktualnie na stanie. Oczywiście na oryginalnym sklepie są, ale widocznie... Tutaj nam trochę zabrakło. No to dobra, to ja zamówię może na stronie internetowej. Jasne, to proszę domówić, ale to można na miejscu. Dobrze, zapłacę panu za to 5 zielonych. Idealnie, to aż z nadwyżką. Dziękujemy bardzo za zakupy w Paleo Style. To będzie napiwek dla pana Zbycha. Okej, to przekażę mu. No to ja mu przekażę, pan ma zapłatę tylko za te rzeczy. Aha, okej. A Zbychu! Zbychu! Łap! To wrzuć mu tu na podłogę, o, idealnie. No i super, ja teraz sobie ubieram. O, jestem. Jest mój pierwszy dzień w pracy, ale pięknie, zarobione banknoty można balować. Dobrym byłem, czy tym, o nie, klientem. Ej, czuję się jakoś źle. Jak to? Nie. Co się dzieje? O nie, co się ze mną dzieje, o nie! Co się stało? Lu. Ja jesteś teraz dziadkiem. No, ja nie, w sumie nie jestem, ale kim? Mogę udawać ci dziadka. Ale ja nie byłem... Ja... Co się ze mną... Nie. Co to ale za plecak? Spoko! Ale życie jako dziadek też jest super, tylko jest mały problem. Czemu ty biegasz? Nie możesz biegać. Nie może to tak wyglądać. Nie, poczekaj, Lolo, poczekaj. Czemu to idzie dalej? Czy ja umrę? Przecież to powinno się zakończyć na moim życiu teraz. 22 lata, tak? No niby tak, ale wiesz nie, co, błagam. Nie wiem, a co jeśli to będzie koniec papilonowa? Nie, ja nie mogę umrzeć! Nie mogę! Ale nie, spoko!
No musimy się jeszcze troszeczkę pobawić, jak przejść na ryby. Lolo, daj wędki, idziemy na ryby. No, to mnie teraz jarce, jarcy, jara. Dawaj. Idziemy na ryby, uwaga na pod... A lubisz, lubisz szydełkowanie? Lubię. A co jeszcze lubisz? Łowić ryby. A oprócz? Tylko i wyłącznie łowić, łowić. Łowić, łowić, łowić. Łowić ryby z daleka. Patrz. Dobrze, i teraz to czekamy. Robimy zawody łowieckie. Czekamy jak dziadki. Czekamy na dziadki, jak na ryby, wiesz? To szybciej. Zobaczymy, czy jesteś taki cwaniak młody, wiesz? Ja już mam swoje lata, swoją brodę, swoją czapkę, swój plecak. Ja po prostu czuję się ogromnie staro. Idzie do ciebie zombie! Plecy, to nie do... Nie, idzie do ciebie. Pomocy. Nie. No musisz go tu pokonać, no co ty? Pomocy. Ryba, weszła ryba! Pomocy! Dziadzio potrzebuje pomocy! Lolo, jestem Lolo w wodzie! Lolo, ja się czuję coraz gorzej. Lolo, Lolo, znajdź mi proszę jakiś grób, jakieś miejsce idealne, żebyś... Tak! O, to chodź, chodź, idziemy! Pochować obok mleczy najlepiej. Chodź, chodź. Gdzie ty idziesz, Lolo? No, do cmentarz. Gdzie? No, na górę. Nie! No tak! No powiedziałeś, że Lolo. Chcesz taki, to prowadzę. Nie mogę tak żyć! To będzie no, dlatego idziemy na cmentarz. Lolo, ja cię tak uwielbiałem, naprawdę. To jest ej, tak ja masz przykre. Główkę swoją? Nie mam swojej główki. Mam swoją główkę, mam. Gdzie ty jesteś? Zgubiłem cię. No idę do góry, nie? Przecież idę do góry. Już, a, nawet nie wiem, czy wejdę. Jestem pan podróżnik, ale nie wiem, czy dam radę wejść do góry, rozumiesz? Na pewno dasz! Jesteś starym dziadkiem, ale czuję się fatalnie, Lolo, to nie powinno tak wyglądać, naprawdę. Ale no tak to niestety wygląda, no ale co? Powiem ci tak, papilonie, dziadzie, nie, ty dziadzie stary. Nie mów tak do mnie. Na zawsze zostaniesz w naszych sercach. Będę pamiętał nasze wspólne zbieranie mlecy. Czy będę pamiętał nawet to, jak mnie wyzywałeś. Proszę cię, nie rób takich rzeczy do mnie. Proszę cię. Zapraszam. Dobrze, masz moją głowę. Ała, jeszcze mnie zabije on. Dobra, to wykopiemy, co? Razem. Wykopmy to razem. Chodź, uwielbiałem tutaj, wszystkich palionowiczan, David, Tosti, Milky, Yeti. Dziękuję za was żywot, a ja idę spożywać w pokoju. Najgorszy dzień w moim życiu. Nie przeżyjemy. Ja ich odciągam. Musisz się położyć. Ja ich odciągam. Opa. Pan dziadek zginie zaraz umrę. Zaraz, możesz już mnie pochowaj. W tym grobie. Dobra, leżę, umieram. Koniec!